Diecezjalny Dzień Młodzieży odbędzie się już w tę sobotę 26 maja w Suwałkach, w związku z tym nasi kolejni goście, ksiądz Lechuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Dzień dobry, szczęść Boże. Boże dzień dobry, pozdrawiam. A także, dzień dobry. a także Pan Marcin Murawski z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Również dzień witamy, dzień dobry. Diecezjalny Dzień Młodzieży już w tę sobotę. Panie Marcinie, po raz pierwszy taki dzień w terenie. Co w tym roku w programie? Ogólnie wszystko zaczyna się od dziewiątej. Są wyznaczone w suwałkach trzy parafy. Jest to kościół pod wezwaniem Kazimierza Królewicza, Matki Bożej Miłosierdzia i Bożego Ciała Franciszkanów. I tam zjeżdża się młodzież z poszczególnych dekanatów z diecezji euckiej. I tam będą różne konferencje, będzie tam. Powitanie gości, y, w, będą różne organizowane zabawy, jakieś uroczystości. Później, mniej więcej y, przed 11:00, y, z, y, z, z poszczególnych parafii przej, y, z, przejdą się one pieszo y, na, y, na Rondo, niedaleko y, świętego. Krzyża Świętego tak, tak dokładnie y, to niedaleko Tesco Rondo. I tam mm, będzie taki postój. Tam spotkają się te trzy parafie razem z tą młodzieżą i tam nastąpi odsłonięcie właśnie pomników Formualda i Rocha, patronów, patronów suwalskich. Tak, tak. założycieli. Tak, tak. Następnie, Naszego miasta. Następnie będzie przemarsz ulicą Tadeusza Kościuszki w stronę kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra. I tam o mniej więcej około 12 rozpocznie się msza święta, który będzie przewodniczył ekscelencja biskup Jerzy Mazur, a później po mszy świętej jest zaplanowana agapa, czyli zakończenie tego wydarzenia, tych diecezjalnych dni młodzieży. Oraz y, będą z, y, występowały tam różne zespoły religijne. Na przykład nie ma go tu, bardzo znany. Z Lednicy ma być prawdopodobnie zespół religijny. I na koniec będzie jeszcze y, 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 odebranie krzyża Światowych Dni Młodzieży i y, 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 on pójdzie do Aleksandra. Msza święte będzie przy pomniku Jana Pawła tak. II. Tak, tak. na terenie parafistycznym tego Aleksandra. No właśnie. Tak, może ja wejdę w słowo, bo tutaj Marcin debiutuje w radio, więc Marcinie trochę tego czasu dali mi też nieco, prawda? Tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten świat, no wróć, to się w skrócie nazywa DDM, czyli. Diecezjalny Dzień Młodzieży. Jest to właśnie dzień, który organizowany jest po raz dwudziesty któryś tam prawdopodobnie już około 25 razy. Z tym, że specyfika tego dnia młodzieży, tegorocznego, jest taka, że zawsze takie dni młodzieży były w Ełku, a w tym roku na życzenie młodzieży, młodzież tego chciała, żeby to było gdzieś w terenie, w plenerze. I właśnie tutaj suwałki zostały już tak powiem, bardzo mocno zaszczycone, że to jest w naszym mieście właśnie tego rodzaju Dzień Młodzieży, 26 maja, oczywiście Dzień Matki. Pozdrawiam wszystkie matki, składamy najlepsze życzenia. No i też warto zauważyć i podkreślić, że właśnie ten Dzień Młodzieży ma miejsce w roku liturgicznym, którym przeżywam pod hasłem napełnieni, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Więc to właśnie ten Duch Święty musi nam towarzyszyć, młodzieży szczególnie. Tym bardziej, że hasło, każdy dzień taki ma swoje hasło i właśnie ten dzień też ma swoje hasło, a mianowicie w mocy Ducha. Chodzi oczywiście o Ducha Świętego, więc popatrzmy tutaj, zwracamy uwagę na moc. Dzisiaj nam potrzeba mocy, nie mocy fizyczne, nie? Mocy ciała, chociaż też musi ona być obecna, ale na mocy ducha. My jesteśmy coraz bardziej słabi, jeżeli chodzi o ducha. My jesteśmy coraz bardziej mało, czy mniej odporni psychicznie. stresowanie Zestresowanie. Oczywiście powody stresów są różne, prawda? To, to można powiedzieć, że to jest to tempo, że odżywianie, że komórka, że laptopy i tak dalej, i tak dalej, to rozprasza, to wyłącza, to alienuje, to powoduje, że wchodzimy w świat zamiast realny, to wirtualny. Właśnie, więc musimy personalnie do tego podejść. Mocy ducha, ten Duch ma być naprawdę silny. W zdrowym ciele zdrowy duch. Jeżeli właśnie to zdrowe tylko ciało będzie, a ten duch będzie martwy, czy, czy blady, czy, czy po prostu słaby, to Marnie to będzie, dlatego, że w mocy ducha, w mocy ducha. I to właśnie e, musimy to mocno wyakcentować. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o program, to oczywiście tutaj Marcin starał się to powiedzieć tak trochę, że tak powiem, ogródkiem i trochę za mało dokładnie. Więc tu już młodzież będzie zjeżdżał tych trzech parafii. Jest, jak wiemy, w naszej diecezji 150 parafii. Więc każda z parafii na północy, te właśnie trzy parafii, które wymienił Marcin, otrzyma około 50 parafii do naszej parafii Świętego Kazimierza. 50 parafii przyjedzie, znaczy przedstawiciele do parafii Bożego Ciała i do parafii Matki Bożej, Matki Bożej Miłosierdzia. Więc przewidujemy, że będzie około 1500 młodzieży. Tyle, tak mniej więcej. prawda? Czyli w każdym kościele około 500 osób. I właśnie to będzie taki wymarsz do godziny 10.30. Będą tam średnictwa. Bardzo mało czasu od 9 do 10.30 w parafii. To trochę będzie mało, ale myślę, że będzie też wystarczająco, żeby tam się przedstawić i pogadać i trochę trochę zapoznać się, nie potem stworzyć oczywiście, no, stworzyć jakoś, zawiązać wspólnotę, tak to się że nazywa e, fachowo, tak. Nie oczywiście e, takie e, spotkanie naszej grupy ze Świętego Kazimierza i z Matki Bożej Miłosierdzia będzie miało miejsce e, na u, a, ulicy Tysiąclecia Litwy. Natomiast jeżeli chodzi o Boże ciało, e, grupa będzie wyruszała z Bożego ciała z parafii e, i to nastąpi właśnie e, i to nastąpi e, przy Biedronce. I tam my wszyscy się spotkamy, i potem, jak to się mówi, marsz na miasto. Czyli a po trasie zatrzymujemy się przy, przy oczywiście rądzie świętego krzyża i tam poświęcenie patrolów miasta Rumwalda, Rumwalda i, i, i Rocha. No właśnie, w sobotę 26 maja ważna sprawa, jeśli chodzi o miasto Suwałki odbędzie się, jak już tutaj ksiądz wspomniał, odsłonięcie rzeźby świętych Romualda i Rocha w Suwałkach. Jakie to ma znaczenie? To, proszę Państwa, ma bardzo duże znaczenie, oczywiście historyczne, bo tutaj jest też, tutaj Wigry nam kłaniają, prawda? To, że my jesteśmy, to zawdzięczamy Wigrom, a to, że są Wigry, to zawdzięczamy Ojcom Kamedułom, prawda? Zakonnikom, prawda? Więc oni założyli właśnie to nasze miasto, najpierw jak to była Wierzb, a potem oczywiście dopiero tam inne, inne że tak powiem, towarzyszące elementy, więc główni patronowie naszego miasta pojawią się właśnie w tym miejscu, gdzie wjeżdżamy od wschodu do, do, do miasta. Oni będą jak gdyby patronowali, będą błogosławili i będą patrzyli z tego właśnie wzgórza placu, czy ronda Świętego Krzyża. Jest to podniesienie dosyć spore. Oni będą widzieli, to jest to bardzo pięknie wygląda te, te bo Oczywiście są to rzeźby w, w kamieniu, prawda? Artyści, ten pan profesor Strumio, którego pozdrawiamy, pod jego kierunkiem artyści ze wschodu, więc jest to naprawdę coś, coś, coś wspaniałego. I myślę, że, że tutaj nie tylko ubogaci w sensie takim estetycznym krajobraz, ale. Ale Ma też i pełni rolę opiekunów. Pod, tak no, oczywiście duchowych, tak jest, ale, ale podbuduje, podbuduje w sensie takim historycznym, że my wiemy, kim jesteśmy, wiemy komu zawdzięczamy to, kim jesteśmy, dlaczego właśnie miasto Suwałki, dlaczego właśnie ci dwaj panowie, Romuald i Roch. Czy w ramach tych diecezjalnych Dni Młodzieży przewidujemy jakiekolwiek wzmianki o Dniu Mamy? Dzień Matki? No na pewno, bo to nie sposób tego, tego uniknąć, prawda, bo ten Dzień Matki, no tak się nałożyło, prawda, więc już mi to wspominamy i, i, i tam też te, też te będą elementy właśnie w tych kościołach stacyjnych, tam będziemy o tym mówili. Będziemy modlili się, modlili się za mam, będziemy składali życzenia te mamy, które żyją, niechaj są szczęśliwe, coraz bardziej szczęśliwe, te, które odeszły do wieczności, to dla nich będzie ta wieczność szczęśliwa, prawda, więc ten element musi być zauważony, tym bardziej, że to właśnie słowo, wspaniałe słowo Matka. Dokładnie tak. Wszystkie mamy i nie tylko. Gorąco i serdecznie zapraszamy. Przypomnimy diecezjalne Dni Młodzieży. Już w tę sobotę, 26 maja w Suwałkach przypomnimy raz jeszcze program. Konkretnie co, gdzie, kiedy? E, Tak, więc może owszem program e, tak, ale proszę Państwa tutaj warto zwrócić uwagę, że trochę będzie ruch zatrzymany, prawda? E, czy Aleja, o aleja, dobrze by to było, ulica Tysiąclecia Litwy, e, czy ulica Reja, czy tu potem wymarsz e, z parafii Matki Bożej Miłosierdzia, więc będą pewne e, blogaty, także przepraszamy przy okazji kierowców, no ale, ale no takie sprawą młodzieży. Młodzież też chce siebie tutaj w jakiś sposób pokazać, a poza tym wyznać publicznie wiary. Pan jest wyraźnie mówił, kto do mnie przyzna się przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim ojcem, który jest w niebie, więc to publiczne, otwarte wyznanie wiary. Proszę Państwa, co do programu, to oczywiście mi zostawiam program, ale tu jeszcze tak przy okazji takie jedno postscriptum. Właśnie tutaj, jak wiemy, bardzo wiele ruchów jest, jeżeli chodzi o naszą diecezję, o nasze, o nasze miasto, więc e, słyszeliście Państwo na pewno o takim ruchu, o takiej wspólnocie dzieje dwa, prawda? Więc one trochę jakby przysnęło i my chcemy to ożywić. Dlatego też już od 1 do 3 czerwca w Kościele Świętego Aleksandra będą takie spotkania, na które organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają młodzież, żebyśmy też umieli znaleźć się w jakiejś grupie. Ta grupa młodzieżowa, która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę, ale czy Akcja Katolicka, czy KSM, czy nic odnowa w Duchu Świętym, czy właśnie no Nomenna Nieustająca i tak dalej, i tak dalej. tych ruchów jest bardzo dużo, tych wspólnych. Jest bardzo duży, właśnie to dzieje dwa też wychodzi, tak powiem, na światło dzienne. Więc zapraszam od 1 do 3 czerwca, a dokładne informacje są w każdym kościele na plakacie. Przypomnijmy Lechu, Lechuba, proboszczy parafii Pod wyzwaniem świętego Kazimierza Królewicza W Suwałkach, był moim oraz Państwa gościem Bardzo dziękujemy i szczęść Boże Pozdrawiamy szczęść Boże, wszystkiego lepszego Oczywiście jesteśmy już u syłku miesiąca maja Miesiąca Matki Bożej I też jesteśmy u syłku matur prawda? I Komunii Świętych i bieżłowej Pozdrawiam młodzież, dzieci i tych wszystkich, którzy Ten miesiąc cudowny, miesiąc maja, miesiąc miłości Miesiąc wiosny postrzegają W kategoriach takich dynamicznych W kategoriach życia i mocy Proszę Państwa Proszę Państwa, proszę Młodzieży, w mocy ducha. Niech ta moc nam towarzyszy. Moc Ducha Świętego. Dziękujemy Amen. za tym serdecznie. A także pan Marcin Murawski z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza Królewicza w Swałkach, mówiąc krótko KSM. Dziękuję tak, serdecznie. Pozdrawiamy i zapraszamy. Oczywiście wolontariuszy też. Radio.